Budowa linii hutniczo-siarkowej w pełnym toku. Trasa biegnie od Hrubieszowa poprzez Zamość, Nisko, Staszów, Sędziszów, Sławków do rejonu Huty Katowice. Jest rok 1978. Biegnąc ze wschodu na zachód, linia przecina dorzecze Wisły oraz wszystkie szlaki komunikacyjne o kierunku północ-południe. W zachodniej części przebiega przez tereny silnie zurbanizowane. Stwarza to konieczność wybudowania setek obiektów inżynierskich, takich jak przepusty, wiadukty, mosty, estakady i duże przeprawy mostowe. Projektując obiekty inżynierskie, zakładano konieczność wybudowania ich w jak najkrótszym czasie. Zastosowano więc w maksymalnym stopniu prefabrykację. Większość procesów technologicznych jest więc wykonywana w zakładach produkcyjnych. Ogranicza to czynności na budowie do niezbędnych prac przygotowawczych i do montażu. Przyjęcie systemu prefabrykacji wymagało ograniczenia ilości typów konstrukcji. Opracowano więc 7 zunifikowanych systemów, według których są budowane wszystkie obiekty inżynierskie. Wszystkie przęsła małych i średnich mostów oraz wiaduktów, jak również wszystkie przepusty są budowane według dokumentacji powtarzalnej przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych. Jedynie w kilku przypadkach zastosowano rozwiązania indywidualne przy budowie podpór. Hutniczo-siarkowa krzyżuje się z Wisłą, Sanem, Bugiem, Nidą. Każda z przepraw przez te rzeki budowana jest w innych warunkach. Toteż stosowane rozwiązania różnią się szczególnie w konstrukcji podpór. Linia przecina rzekę San w dość głębokiej dolinie. Ponieważ niweleta nie może być w pełni dostosowana do rzeźby terenu, trzeba różnicę wyrównać wysokością mostu. Konstrukcja nośna ma się składać z przęseł kratownicowych. Tor kolejowy ma być ułożony na podsypce, co pozwoli na stosowanie wysokowydajnych maszyn do utrzymywania torowiska. Podpory posadowiono na palach typu Franki. Jedynie podpora nurtowa spoczywa na palach typu Wolfsholza. Fundament ten jest chroniony ścianką stalową typu Larsena, wbitą kafarami z pontonów. Równocześnie z budową podpór odbywa się montaż przęseł kratownicowych.
Zunifikowanie konstrukcji stalowych przęseł pozwala na zautomatyzowanie w wysokim stopniu ich produkcji w wytwórni i na dowolny sposób montażu na placu budowy. Zmontowane przęsła kratownicowe nasuwa się na podpory. Przez Wisłę ma także służyć jako przejście dla pieszych. Przyczółki mostu sadowi się na palach typu franki, a filary na palach wielkośrednicowych. Posadowienie filarów na palach wielkośrednicowych na tak dużej rzece wykonano u nas po raz pierwszy, eliminując przez to drogie i niebezpieczne dla zdrowia budowniczych mostu kesony. Pale wielkośrednicowe zakładano za pomocą rur stalowych o średnicy 120 cm. Budowa podpory w nurcie rzeki rozpoczyna się od ustawienia specjalnej skrzyni stalowej, która ułatwia wykonanie pali, a potem stanowi oczep filara. Zagłębianie rur w grunt odbywa się za pomocą głowicy pokrętnej, która wykonuje ruch wahadłowy w płaszczyźnie poziomej. Specjalnymi chwytakami wybiera się ziemię z rury, a otwór z ułożonym zbrojeniem wypełnia się betonem. Taki pal może przenieść obciążenie ponad 400 ton. Kilkanaście takich pali stanowi fundament pod trzon filara. Przeprawa przez rzekę Bug została zaprojektowana i wykonana przez Związek Radziecki. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa ruchu we wszystkich uzasadnionych miejscach buduje się skrzyżowania dwupoziomowe. Wszystkie elementy są zunifikowane i montowane metodami uprzemysłowionymi. Taki sposób budowy obiektów gwarantuje wysoką jakość konstrukcji i maksymalnie skraca czas realizacji.